W ciągu ostatnich kilku lat wydawnictwo Bezdroża opublikowało 3 książki Piotra Strzeżysza, miłośnika rowerowej turystyki. Najwcześniejsze i wydaje mi się najlepsze Powidoki, Sen powrotu i tegoroczne Zaistnienia. Autor opisuje w nich swoją miłość do roweru, swoje uwielbienie dla rowerowej turystyki, szczególnie kiedy obce, nowo poznawane kraje przemierza sam. W Powidokach czytamy o tym, jak owa miłość się rodziła i o pomyśle niesamowitym przemierzenia rowerem obydwu Ameryk, od Alaski do Ziemi Ognistej i co najciekawsze, z powrotem. I o tej wyprawie czytamy w pozostałych 2 książkach. Natomiast to absolutnie nie jest przewodnik po przejeżdżanych krajach. To nie jest opis wyprawy. To są jego przemyślenia, pisane trochę poetyckim, onirycznym językiem, ale pokazujące przede wszystkim to, co Piotr Strzeżysz czuł. Obcowanie z przyrodą, spotkania z ludźmi. I tak jak mówię, ta miłość do podróżowania, do samotności i do spokojnego przeżywania otaczającego świata bije tutaj z tych książek. Czytałem je rzeczywiście z wypiekami na twarzy, ponieważ samemu będąc zapalonym rowerzystą i również podróżując samotnie, choć nie tak długo jak autor tych książek, czułem to samo co on. Wolność, nieskrępowanie, chęć poznawania nowych rzeczy bez szczególniejszego, wcześniejszego planowania, niejako trochę niekontrolowanie. Jestem przekonany, że miłośnicy rowerów, miłośnicy podróży znajdą w tych książkach ciekawe fragmenty, znajdą coś dla siebie. A jeżeli czujecie je, czujecie ducha jazdy na rowerze, nieskrępowania i poczucia wolności, jakie to daje, to sięgnijcie po te książki. Ja jestem z nich bardzo zadowolony.